Koteczku, dziękuję Ci bardzo za towar. A towar znajduje się tutaj, w tym specjalnym hoboku. Jest to gówno pospolite, już nie zwykłe gówno, ale pospolite. Normalnie to bierze się takie wiadro i się do tego wiadra wyrzuca. Ale zważywszy na to, że mamy pusty karton, jest karton Boży, można wykorzystać, więc możemy zrobić paczkę. Ale nie można wysypywać gówna bezpośrednio do tej paczki, tylko musi być gówno rozrobione. Więc instrukcja brzmi tak: wsypujemy do garnka gówno. Boże, gówno kocie, gówno pospolite. Wsypujemy. Trzeba, nic nie może się, ani kawałek gówna nie może się zmarnować. Wszystko trzeba wsypać do garnka w celu rozrobienia, bo gówno nie może być wysłane pocztą w stanie surowym. Gówno musi być rozrobione i w tym celu potrzeba nam jest taki lub podobny garnek. Ten garnek zalewamy gorącą wodą, żeby gówno się dobrze zagrzało. Później łyżeczką taką kulinarną, ta jest do szuflowania. Żeby już do kulinarnych rzeczy musimy mieć lepszą łyżkę, powiedzmy taką. Mieszamy gówno. Jak już będzie zmieszane, to wtedy bierzemy nasz kartonik. Tak. Karton się mi składa pomimo mojej woli. Bierzemy nasz kartonik wtedy. Chodź, kartonik, nie zamykaj się. I jak będzie rozrobione gówno, wsypujemy je do paczki. Później paczkę zamykamy. Musimy paczkę zaadresować. I jeżeli istnieje potężny warmianin, który lubi takie paczki dostawać, to możemy mu ją wysłać.